Do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rydzynie trafiają dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie, ale także niepełnosprawne z powodu wad słuchu. W ośrodku działają szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, liceum ogólnokształcące i szkoła policjalna. Rydzyńską placówkę charakteryzuje to, że każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Jest to tym łatwiejsze, że klasy nie są liczne. Nauczyciele pracują w niewielkich grupach od kilku do maksymalnie 16 osób w zależności od niepełnosprawności uczniów. Stosujemy właściwe i odpowiednie metody dla każdego dziecka inne, ponieważ każde dziecko ma swoje potrzeby i nasi pedagodzy, wychowawcy dostosowują metody do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Wtedy każde dziecko może być dostrzeżone na każdej lekcji. Też dziecko jest wtedy zupełnie inaczej traktowane, ponieważ dzieci czują to, że każdy pedagog, każdy nauczyciel wie, co od niego się wymaga, od tego dziecka. Czyli ta indywidualizacja pracy jest bardzo ważna. Trzeba podkreślić bardzo dobrze dobraną kadrę pedagogiczną. Są to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami. Wielu nauczycieli ma kilka kierunków, także ta pomoc ze strony pedagogicznej dla dzieci jest wykorzystywana w sposób właściwy i odpowiedni. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest bardzo dobrze wyposażony. W klasach jest sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają przyswajanie wiedzy dzieciom i młodzieży, ale także umożliwiają rehabilitację. Jest sala doświadczania świata, a znajdujące się w niej urządzenia stymulują rozwój zmysłów. Sala służy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, niesłyszącym, nadpobudliwym i dzieciom z opóźnionym rozwojem psychofizycznym. W ośrodku prowadzona jest integracja sensoryczna, czyli terapia w formie zabawy, która pomaga dzieciom mającym trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią i koncentracją, a także dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołami Downa i Aspergera oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym. Z pracowni do pracy metodą Marii Montessori korzystają uczniowie słabosłyszący i niesłyszący ze szkoły podstawowej i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Tutaj dzieci otrzymują szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Wspiera się ich spontaniczną i twórczą aktywność. Dzieci uczą się samodzielnie odkrywać rzeczywistość. Bardzo dobrze jest wyposażona sala gospodarstwa domowego, w której uczniowie klas gimnazjalnych przygotowują się do wyboru przyszłego zawodu, a starsza młodzież do wykonywania zawodu technik turystyki wiejskiej. W profesjonalnie wyposażonej kuchni uczniowie mają możliwość praktycznej nauki zawodu kucharz małej gastronomii. W gabinecie logopedycznym nauczyciele pracują z uczniami ośrodka oraz z małymi pacjentami powiatowego zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Rydzynie. Wyposażenie sali umożliwia m.in. intensywny trening słuchowy, stymulację rozwoju kompetencji językowych i ćwiczenie autokontroli wypowiedzi. W tym są pomocne programy multimedialne. Dzięki udziałowi ośrodka w programie rządowym Radosna Szkoła dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, czemu służą miękkie i barwne klocki, piłki, tory przeszkód, elementy umożliwiające pokonywanie wysokości. Jest to w pełni bezpieczne dla dzieci. Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna. Tak wyposażone są sale, aby dziecko czuło taką atmosferę domową, żeby łatwiej do tego dziecka dotrzeć. Bardzo istotna jest współpraca kadry ośrodka z rodzicami. Rozpoczynamy opiekę nad dziećmi jako powiatowy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. I tą formą opieki obejmujemy dzieci od najwcześniejszych miesięcy życia, czyli od 1 do 8 roku życia, jeśli jest taka potrzeba. I ta terapia obejmuje nie tylko dziecko potrzebujące pomocy, wspierania, ale również jest to współpraca z rodzicami. Rodzice są obecni na zajęciach. Specjaliści pomagający dzieciom, pracujący z dziećmi też instruują rodziców, którzy rehabilitacją zajmują się też w warunkach domowych. Współpraca nie kończy się na etapie wczesnego wspomagania.
Współpracę z rodzicami kontynuujemy w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Każdy wychowawca w oddziale szkolnym ma kontakt bezpośredni z rodzicem. Też pedagog szkolny ma bardzo szeroką tutaj pole do współpracy, ponieważ jesteśmy na bieżąco w kontaktach z rodzicami. W placówce są uczniowie, którzy na czas nauki mogą być zakwaterowani w internacie. Zapewnia całodobową opiekę uczęszczającym do szkół wchodzących w skład ośrodka. Internat jest przygotowany na przyjęcie 120 uczniów. Dzieci przy wsparciu pedagogów rozwijają zainteresowania na zajęciach plastycznych, sportowych, muzyczno-tanecznych, kulinarnych, uczestniczą w wycieczkach, organizują przedstawienia. Różnorodność form działania wpływa na rozwój wychowanków, uczy odpowiedniego pełnienia określonych ról społecznych, co jest podstawowym zadaniem działalności internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Aby dziecko mogło korzystać z oferty ośrodka w Rydzynie, musi posiadać orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez starostę leszczyńskiego. Zespół szkół w Górznie funkcjonuje w budynku SPZOS Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące przy Centrum Rehabilitacji. Mamy też 3 szkoły stacjonarne, czyli gdzie dzieci przebywają przez cały rok szkolny. To jest też szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy w Górznie dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym bądź ze sprzężeniami. Przy obu szkołach podstawowych działa oddział przedszkolny. Zespół szkół zatrudnia 15 nauczycieli i 3 nauczycieli wychowawców. Wszyscy nauczyciele są doskonale wykształceni, mają przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, z dziećmi przewlekle chorymi. Tym ta szkoła wyróżnia się z pozostałych, że mają zabiegi rehabilitacyjne i stałą opiekę psychologa, logopedy bądź neurologopedy w zależności od schorzenia. Każde dziecko oprócz zajęć edukacyjnych ma też 5 zabiegów rehabilitacyjnych każdego dnia. Elementem powrotu do zdrowia jest udział w zajęciach na basenie, które są umiejętnie łączone z zabawą. Dzieci i młodzież chętnie korzystają z tej formy rehabilitacji. Kolejną pozytywną stroną zespołu szkół w Górznie są dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Na uwagę zasługują 2 pracownie komputerowe ze specjalistycznym sprzętem przeznaczonym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Umożliwia pracę dzieciom z niedowładem, spastycznością górnych narządów ruchu czy też z niepełnosprawnością umysłową lub wzrokową. Praca na komputerze stanowi ważny element edukacji. W szpitalu w Górznie leczą się dzieci i młodzież z całej Polski na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uczniowie kontynuują naukę ze szkół macierzystych, uzupełniają zaległości powstałe w wyniku długotrwałej choroby oraz rozwijają własne zainteresowania i talenty. Mała liczba uczniów w klasach sprawia, że nauczyciele i wychowawcy bardzo dobrze znają swoich podopiecznych i mają z nimi znakomity kontakt. W trakcie zajęć są wykorzystywane metody wspomagające rehabilitację, a więc terapia przez sztukę, muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia relaksacyjne. Prowadzona jest również diagnostyka i terapia metodą EEG Biofeedback. Treningi mogą być stosowane przy zaburzeniach psychicznych i psychosomatycznych. Zadaniem wychowawcy jest też aktywizować dzieci chore, uczyć ich tolerancji, współżycia w grupie. W związku z tym prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest biblioteka, w której każdy znajdzie dla siebie interesującą lekturę. Jest także kawiarenka internetowa. W szkole prowadzone są kółka zainteresowań, między innymi informatyczne, dziennikarskie, przyrodnicze, plastyczno-ceramiczne, teatralne i muzyczne. Zajęcia są dobierane pod kątem pacjentów, pod kątem dzieci, które przyjeżdżają do nas i ich możliwości wysiłkowych. Na zajęciach pozalekcyjnych wychowawcy mobilizują chore dzieci do aktywności, uczą ich tolerancji, wrażliwości i zasad współżycia w grupie. Są to zajęcia oddziałujące terapeutycznie na psychikę dziecka, spacery, gry i zabawy, odrabianie lekcji, zajęcia integracyjne i z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Uczniowie biorą udział w konkursach o różnej tematyce i, co trzeba podkreślić, zdobywają wyróżnienia i nagrody. Do dyspozycji uczniów jest boisko i kolorowy plac zabaw.
Nabór do szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego odbywa się na podstawie skierowania do odpowiedniej szkoły wydanego przez starostę leszczyńskiego. Skierowanie poprzedza wniosek rodziców dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie jest placówką oświatową. Przyjmuje dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu leszczyńskiego. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od momentu urodzenia do ukończenia edukacji szkolnej. Również pomagamy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Również wspomagamy szkoły, placówki i przedszkola w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. No i oczywiście w tym momencie współpracujemy z różnymi innymi instytucjami, które są na terenie miasta Leszna i powiatu, które rozwiązują problemy dziecka i rodziny. Praca z dzieckiem czy młodzieżą zaczyna się od zdiagnozowania problemu w celu uzyskania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W tym momencie pomocne są rozmowy z rodzicami, nauczycielami przedszkoli czy szkół, by móc lepiej poznać dziecko i tym samym zdiagnozować problem. Jeśli chodzi o orzeczeń też mamy kilka. Jest to orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też może orzeczenie o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Poradnia udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to bezpośredni kontakt z uczniem. Na terenie może być szkoły, placówki czy domu rodzinnego. Mediacje, interwencje kryzysowe, czyli wchodzimy w momencie zaistnienia danego problemu, prawda? Czyli jesteśmy mediatorami, czy też interweniujemy w momencie potrzeby, czyli dzieje się krzywda, wchodzimy, ale oczywiście wchodzimy w momencie, kiedy ktoś nas o to poprosi. Poradnia prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia. Podejmuje się mediacji, a także interwencji kryzysowych. Pomoc poradni to również warsztaty, porady, konsultacje i wykłady. Poradnia współpracuje z przedszkolami i szkołami. Przede wszystkim realizujemy zapotrzebowania, z którymi zgłaszają się do nas placówki. Może to być też i tak zwane realizacja działalności informacyjno-szkoleniowej, czyli na przykład możemy wydawać pewne informacje dla nauczyciela czy dla rodziców, które na przykład sami przygotowujemy, jak również realizujemy działalność szkoleniową, czyli wchodzimy do poszczególnych placówek i realizujemy zgodnie z ich zapotrzebowaniem na przykład różne tematy dotyczące jak się na przykład dla uczniów, jak się uczyć, czy dla rodziców tematy dotyczące uzależnień, w tym momencie też rola wychowawcza rodziny i różne inne zgodnie z zapotrzebowaniem. Poradnia zatrudnia pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i logopedów. Wszyscy oni mają dodatkowe jeszcze specjalności, na przykład oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika czy też surdologopedia. Pomoc musi poprzedzić złożenie wniosku, a mogą to zrobić wyłącznie rodzice. Jeśli do nas zgłasza się rodzic dziecka niepełnosprawnego ruchowo czy też chorego leżącego, to my przeprowadzamy diagnozę w domu rodzinnym u takiego dziecka lub też mamy udostępnione pomieszczenie na parterze w starostwie. Tylko musimy zawsze prosić rodzica albo też informujemy go, żeby taką informację nam przekazał, że dziecko nie jest w stanie dojechać na diagnozę do poradni. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie przy placu Tadeusza Kościuszki 4. Wnioski są dostępne w sekretariacie poradni, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Można również skorzystać ze strony internetowej.